Dzień dobry, szanowni państwo. Chciałbym pokrótce przedstawić państwu krótkie sprawozdanie z pracy w okresie od 21 października 2018 roku do 21 października 2019 roku. W wyborach samorządowych, które odbyły się 21 października 2018 roku, mieszkańcy Starachowic powierzyli mi ponownie funkcję prezydenta miasta. Staram się wywiązywać ze swoich obowiązków najlepiej, jak tylko potrafię. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom, którzy każdego dnia dokładają swoje cegiełki do tego, żeby nasze miasto było lepszym miejscem do życia dla każdego z mieszkańców. W tym okresie udało nam się pozyskać 20 milionów złotych na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. To jest dotacja, o którą się staraliśmy, na którą musieliśmy zaryzykować, wybierając wykonawców prac, m.in. w kompleksie oświatowym na osiedlu Południe. W ramach tych prac wykonaliśmy termomodernizację przy Szkole Miejskiej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13 czy Gimnazjum nr 4. Następnie Przedszkola Miejskiego nr 11 przy ulicy Górnej, Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ulicy Oświatowej i Szkoły Podstawowej nr 9. W ramach środków, które otrzymaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będziemy wykonywali odmulenie zbiornika Pasternik, a także zagospodarowanie jego otoczenia. To blisko 20 milionów złotych pozyskaliśmy w tym roku na to zadanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kolejne środki, które pozyskaliśmy w tym okresie, to blisko 6 milionów złotych na realizację stref zieleni miejskiej na terenie naszego miasta. 5 stref zostaje zagospodarowanych. Tu również wybraliśmy wykonawców wszystkich tych prac. One są na końcowym etapie. W tym roku zakończymy i rozliczymy ten projekt. Uzyskaliśmy blisko 12 milionów złotych na realizację 3 ulic. To jest budowę tak zwanej Nowej Moniuszki, przebudowę ulicy Krańcowej, a także budowę ulicy Fryderyka Lempe z remontem mostu. Jak wiecie państwo, aplikowaliśmy 80% dofinansowanie, otrzymaliśmy 50%. Dużym wysiłkiem finansowym dla gminy jest to, aby uzupełnić te środki. Jednak chcę wszystkich zapewnić mieszkańców, że środki, które są w tej chwili tymi brakującymi w przypadku ulicy Nowej Moniuszki, uzupełnimy tak, aby można było wybrać w najbliższym czasie wykonawcę. Jesteśmy już po otwarciu ofert w ramach przetargu. Wiemy, ile nam brakuje, to jest około 1 800 000 zł. Te środki uzupełnimy i będziemy chcieli realizować to zadanie tak, aby w przyszłym roku mieszkańcy mogli już korzystać z ulicy tak zwanej Nowej Moniuszki, czyli połączenia pomiędzy ulicą Kielecką a ulicą Nowowiejską. Kolejnym projektem, który realizujemy i którego realizację rozpoczęliśmy, jest rewitalizacja Parku Miejskiego. Blisko 12,5 miliona złotych przeznaczamy na ten cel, dofinansowane z dwóch źródeł, z bioróżnorodności i z rewitalizacji w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego. Kolejne projekty, które realizujemy, dotyczą m.in. remontów dróg, m.in. ulicy na Szlakowisku, ulicy Żytniej, ulicy Podlesie, ale przypomnę, że na początku tej kadencji udało się także zrealizować ulicę Marii Skłodowskiej-Curie i ulicę Wierzbową. Wcześniej także uzyskaliśmy środki na remonty ulic Stromej i Dolnej, tu również wybraliśmy wykonawców. W tym roku udało się także pozyskać środki na remont jazu wodnego na zbiorniku Lubianka. Te prace są w toku i zakończą się także w tym roku. Udało się także uzyskać środki na remont wylotu kanalizacji deszczowej do zbiornika Lubianka. Także te prace zostaną wykonane i rozliczone w tym roku. Udało się pozyskać także środki na modernizację biblioteki Plastuś przy ulicy Żeromskiego. Wiecie państwo, jak w tej chwili wygląda i jak wyglądała wcześniej. To jest tak zwana dobra zmiana w przypadku tej biblioteki. Cieszę się, że ten projekt również udało nam się zakończyć i aplikujemy ośrodki na remont Biblioteki Głównej. Mam nadzieję, że w najbliższych latach także i to się nam uda zrealizować. Kolejne projekty dotyczą budowy dróg. To jest ulica Spadowa. 100% kosztów pokrywa gmina Starachowice. Prace zostały zakończone. W tym roku nie brakowało, czyli przez ten pierwszy rok nie brakowało mikroinwestycji realizowanych w ramach 3 programów. 23 projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Kilkanaście projektów w ramach programu inicjatyw lokalnych i programu Starachowickie Podwórka. Realizowane m.in. we współpracy ze społecznościami szkolnymi czy ze wspólnotami mieszkaniowymi na terenie naszego miasta, ale także wiele innych mikroinwestycji, które znalazły się w budżecie gminy. W tym okresie zrealizowaliśmy kilka ciekawych przedsięwzięć,
10 artystycznych, kulturalnych imprez masowych. To jest m.in. Sylwester pod gwiazdami, to jest Dzień Dziecka, to są Sobótki, to jest Starachowicka Gala Disco Polo, to jest Hip Hop Festival Starachowice 2019, Dni Starachowic, czy koncert zespołu Mazowsze, który cieszył się również ogromną popularnością wśród mieszkańców w ostatnich dniach. Tych wydarzeń, spotkań, konferencji, gości z zewnątrz w Starachowicach było bardzo wielu w tym okresie. Wszystkim chciałbym serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę. Słowa podziękowania kieruję do Urzędu Marszałkowskiego, do Urzędu Wojewódzkiego, do pani wojewody Agaty Wojtyszek, do pana marszałka Andrzeja Będkowskiego, do instytucji rządowych, samorządowych, z którymi mieliśmy okazję w tym okresie współpracować. Serdecznie dziękuję za wszelką pomoc, którą otrzymywaliśmy z różnych stron w tym okresie. Dzięki temu możemy realizować ambitne przedsięwzięcia dla naszego miasta. Na zakończenie poprzedniej kadencji, rozpoczęcie nowej, zakończyliśmy realizację remont ulicy Jana, Świętego Alei Świętego Jana Pawła II na osiedlu Południe. Udało nam się pod koniec ubiegłego roku rozliczyć z dotacji, którą uzyskaliśmy. W tym roku zrealizowaliśmy przebudowę ulicy Granicznej, na którą również uzyskaliśmy dotację, to także nam się udało. Kolejnym projektem, który udało nam się zrealizować, jest przejście, właściwie przeniesienie liceum nr 3 do budynku gimnazjum nr 4. Cieszę się, że budynek, który stałby pusty, został dobrze wykorzystany. Osiedle Południe zyskało pierwszą szkołę średnią, natomiast uczniowie trzeciego liceum zyskali zdecydowanie lepsze i bardziej komfortowe warunki do pracy i nauki. Zakończyliśmy także proces modernizacji Centrum Strzelectwa Sportowego. Na ten cel uzyskaliśmy dotację z Ministerstwa Sportu, 50% wartości kosztów kwalifikowanych. Ten obiekt również niedługo zostanie oddany do użytku wszystkich tych, którzy ze strzelnicy wcześniej korzystali lub będą chcieli korzystać. W tym roku zorganizowaliśmy przetarg na wybór wykonawcy prac związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej, niezbędnej do tego, żeby można było ogłosić przetarg na wybór wykonawcy prac od mulenia zbiornika. Jesteśmy po otwarciu ofert w przetargu na dokumentację. W tym roku wybierzemy wykonawcę dokumentacji. W przyszłym roku wybierzemy wykonawcę odmulenia, natomiast prace będą realizowane już w roku 2021.